to Parys, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ostatnim sparingowym przeciwnikiem piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin podczas zgrupowania w tureckiej larze był zespół FK Metalac. Podopieczni Piotra Stokowca wygrali serbską drużyną 3 do 1, dzięki czemu zanotowali komplet sparingowych zwycięstw. W 15 minucie spotkania świetne górne podanie od Jakuba Żubrowskiego otrzymał Karol Podliński, który ładnym uderzeniem z ostrego kąta zmieścił piłkę w bramce Metalacu, wyprowadzając tym samym Miedziowych na prowadzenie. Do końca pierwszej części spotkania wynik nie uległ zmianie i na przerwę obydwa zespoły schodziły przy prowadzeniu KGHM Zagłębia Lubin 1-0. W 72 minucie mieliśmy drugie trafienie dla Miedziowych. Erik Daniel zagrał do Tomasza Pieńko, ten mu odegrał i podwyższył prowadzenie. Niewiele trzeba było czekać na trzeciego gola w tym meczu, bowiem... Już 6 minut później Martin Doleżal zdobył swoją pierwszą bramkę dla KGHM Zagłębie Lubin. Po kilku minutach znów mieliśmy bramkę, tym razem dla rywali, a autorem jej był Stefan Ficowicz. Do końca spotkania jedną szansę na kolejne trafienie mieli przeciwnicy Zagłębia, ale nie wykorzystali jej i tym samym i wygrali 3 do 1. Było to piąte zwycięstwo w piątym meczu kontrolnym. Pierwszy mecz o stawkę w 2022 roku rozegrają piłkarze ręczni Zagłębia lubinich i Głogów. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w 1/16 finału PGE z Pucharu Polski. Obie drużyny intensywnie przepracowały okres przygotowawczy przed drugą częścią rozgrywek PGN Super Superligi Mężczyzn. Lubinianie wygrali turniej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie pokonali miejscową Ostrowie oraz górnika Zabrze. Zagłębie wygrało także sparingowy mecz z czeskim Brnem. W ostatnim czasie Lubinianie trenowali wraz z zawodnikami Orlen Wisły Płock, którzy nie uczestniczyli w mistrzostwach Europy. Połączone siły Zagłębia i Wisły rozegrały dwa mecze kontrolne z energią MKS Kalisz notując przegraną i zwycięstwo. Jak zawsze mecze z Holby są bardzo. Mocne bo są to derby danego Śląska. W okresie przygotowawczym rozegraliśmy sporo sparingów. Myślę, że zebraliśmy cenne doświadczenie i myślę, że przełoży to się na zwycięstwo z Chrobrym w piątek. Na zwycięzce pary za głębiech Chrobry czeka już Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. No zdecydowanie nie ma to znaczenia jakie są rozgrywki. W każdej zdajemy się 100% i myślimy, że spotkamy się z Piotkowym w następnej Serii. Piątkowe spotkanie w Hali RCS w Lubinie rozpocznie się o godzinie 14.30. W 15 serii PGNiG Superligi i Piłkarek Ręcznych w Zagłębie Lubin podejmować będzie Eurobot JKS Jarosław. Spotkanie odbędzie się w Hali RCS w Lubinie. Mistrzynie Polski mecze ligowe przeplatają występami na arenie międzynarodowej. Zagłębie ma za sobą trzy mecze w grupie BEHF Ligi Europejskiej. W rodzimej lidze Zagłębie idzie jak burza. Lubinianki mają imponujący bilans 13 zwycięstw w 14 meczach i są liderek rozgrywek PGNG Superligi Kobiet. Teraz Lubinianki będą chciały zdobyć kolejne trzy punkty z rywalem z Jarosławia. Już się skupiamy na ten mecz, przygotowujemy, także damy wszystkie z siebie, żeby po prostu trzy punkty zostały w Lubinie. Eurobud JKS Jarosław przed sezonem zapowiadał walkę o medale i słowa te nie były rzucane na wiatr. Rywalki Zagłębia zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli, mając trzy punkty straty do trzeciego KPR-u Kobierzyce. Uważam, że to jest dobry zespół, w tym roku mają dobre zawodniczki, walczą o medale, także na pewno spodziewamy się ciężkiego meczu, pełnych emocji. Spotkanie w hali RCS w Lubinie odbędzie się w piątek o godzinie 17.30. I to już wszystko w informacjach sportowych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.